Halo, halo? Jak się wytają krasnoludy? Browar dajcie, czy coś? Nie wiem. Znaczy, wiesz, to... Widziałem krasnoludy, które się witają w ten sposób, że podchodzą do siebie i je but głowami. No, ale no... Mikrofonu lepiej głową nie pizgaj. No, chyba masz rację. No to... Ohio. No. I dzień dobry. Po japońsku. Jesteśmy w górach krańca świata, ale przywitamy się po japońsku. Because why not? Dobra. I wiem, że dodawanie angielskich zwrotów, mówiąc po polsku, nie jest cool, ale oj tam. A ja sobie przyspieszę zdobywanie zamku. Żebyś nawet nie mógł walczyć, tylko po prostu żebyś zrobił automatyka, bo to nie ma sensu. Prawda? Znaczy, wiesz co, ten, proponuję, że jak będziemy, kurde, jak będziemy mieli bitwę, to zawsze klikamy automatycznie, a po prostu drugi gracz będzie stwierdzał, czy chce mu się to rozgrywać, czy nie. Bo wtedy drugi i tak może wybrać priorytet na ręcznej bitwy. No, no bo słuchaj, będzie taka sytuacja, że... Dobra, zobaczę. Zobaczę, jak dojdzie do bitwy. No dobra, ale ja nie będę atakował, jak będziesz chciała walczyć. Bo mi się nie chce murów zdobywać. Czemu nie? Co dużo roboty. Przecież Creative Assembly zrobiło takie świetne oblężenia. Wziąłem ci tam po prostu zeżar. Dwoma armiami podchodzę. Rusaj? Do samego garnizonu. Rusaj? Nie, Sajsajt. Ile masz dochodu? 3000. Możesz ty, a ja 2. Haha. Ci tam, haha ty. Ha. Z bereźniku. Powiedz ty mi lepiej, którą siłą na świecie jesteś. 21. No. I to chciałem usłyszeć. Ja jestem ogólnie smutny, bo padły mi te... Padł... super. A wampiry mają tutaj coś w stylu Konfederacji? nie wiem. Dobra, ale mam nowego przyjaciela. Ja tu nie mam żadnych przyjaciół. Jestem otoczony wrogami. Tulelu, tak patrzę, co ja mogę jeszcze zwerbować. No nic właśnie, no musisz kliknąć turkę. Nie. O, a co za dwie tury aż. Nie chcę mi się tyle czekać. Dobra, to później to zwerbuję. Tu lalo, ra, ra, ra. No co tam tak długo robisz? Kurde, zapomniałem jednej rzeczy zrobić. Ha. Presja czasu. Oj tam. Znaczy w sumie to wszystko jedno, kiedy to zrobię nawet, więc... Porybacze czaszek. Zmiana wiatrów. Wiatry magii się zmieniają, mój panie! Se? To co, mam kliknąć automatyk, a ty będziesz mógł wtedy i tak wybrać, czy chcesz walczyć? Tak. A nie będziesz walczył z moim botem wtedy? Nie. Dobra, to zobacz, jak to wygląda. No to... Mech. Nie chcę mi się już. 5000 prawie, ty no. Zajmij. Hohol, fajnie ty. Taki zielony promienie. Zbugowało mi się te. Te baseny takie w tym, w Zubarze.
Idę na stolicę od razu, idę załatwić ten karak z Ifli, nie będziesz z nimi konfederacji. No i tam... Nie będzie. Ja w sumie tylko sojusze będę z ludźmi podpisywał, a zresztą będę walczył. Z ludźmi czy krasnoludami? Znaczy, z ludźmi sojusze, a krasnoludy to chyba i tak wygnęły. Dobra, mam już ostatnią tom. Tylko ten drak się jeszcze trzymają, a reszta chyba wyginęła. Znaczy w ogóle jestem samotny, bo na południu mam orków i wampiry, na zachodzie mam wampiry, na północy mam kislep i krasnoludy jedne. No to spoczka przecież, no co ci chodzi? Zajebiście. Osłona, o! Bo ty ostatnio w niego strzelałeś, to ja mu wezmę od podnoś na strzały. Dobrze. To spoko, w następnej bitwie postaram się mieć działa. Wątpię, żeby karak z Ifli miał działa, wiesz? Oni w ogóle armii jeszcze nie mają. Więc idę jak po swoje w sumie teraz. Jest minus 7. O, tutaj się rozbudujemy. Ale drogie, kurde. Drożyzna. 0, 0, minus 7. Ile masz karpcu? 2500 teraz. Ojej, ty biedaku. No bo teraz wybudowałem, wiesz, kolejny poziom w mieście. Trzeci. Za 4500. Wybiła twoja godzina, Temer. Znowu? Tylko jeszcze Bretonia tu idzie z całą armią na nich. A ja chcę ich zająć. Tylko trochę się boję, że jak ja tak pójdę mocno na północ, to jeszcze więcej wrogów będę miał. Ale to cała prowincja tutaj jest tak do zajęcia. I to jeszcze stolica. Co prawda dochód po 350 to tam jakiejś rewelacji nie ma. Ale oni są w takich fajnych górkach, że można dojść tylko od południa. No, bardzo, bardzo fajna lokacja do walki. No ten już zaciera rączki. Bo mam przed sobą trzy puste miasta, trzy puściutkie miasta. Krasnoludów. Ale Bretończycy po lewej tutaj się czają jeszcze. Hej! No i tutaj spaczenie ładnie rośnie, 32%. No. A tu już mam plus 4. Z ładem publicznym. Kurde, kiedy ja będę mógł jakiś banshee czy coś budować? Rekrutować raczej, Jezus Maria, klątwa Ragnaroka. Spoko, też tak mam. Nie przejmuj się. Zbudować, zrekrutować. No. Rekrutuję budynki, buduję jednostki. Oho! Rekrutują się. Ale Brytończycy, no nie w tą stronę, no idźcie na ich jednostki, a nie na miasta. Opracowano technologię, wampirze sabaty. Ło kurde. Ło panie. This is magic. Stosunki dyplomatyczne ze wszystkimi frakcjami, lol? Bonus czy minus? Plus, 10. O kurde, bardzo się przyda. Z pewnością to wykorzystasz, by zawiązać niesamowicie wielką konfederację. To co to mi da? Cmentarne poczwary, takie tam. Dam daram, dam 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 dam. Koszt werbunku. Boże święty, nie! Pójdziemy teraz w jednostki, bo co chwilę teraz lazłem w jakieś... Dance. What? No ty zobacz, jaką ja teraz armię mam. Zaraz, w tej turze właściwie. Okrąż. Za Slytherin! Jaki Slytherin? Nie to uniwersum. Pojebało ci się coś. Co ty godasz? No tak. Obyliłeś uniwersa. Nie, nie mogę jeszcze z tym się wydostać. Muszę poczekać jeszcze z dwie turki. Tu jest plus 7, tu jest minus 6, tu trzeba coś jeszcze wybudować. A tu jest wampiryczne 68%, tu nie potrzeba więcej.
Piszemy to. W Brion za 3 tury. To samo od siebie, no. No dobrze. Dobrze. Który jestem już siłą 6. Ja cały czas rosnę, Temer. Uważaj. Strzeż się. No dobra, jak dojdzie do prawdziwej bitwy, to zobaczymy. Myślisz, że ja ze szkieletorkami przylecę? To już nie będą zwykłe szkieletorki. Pewnie tak. To już warg-wulfy będą latać na ciebie. Posłuchaj, robimy oficjalnie to, czyli... Co, wypowiadasz mi wojnę? Czekaj, ja to załatwię dyplomatycznie. Następ wojskowy, sojusz militarny. Dołącz do wojny przeciw wampiry. Ło! A tak. Ten Heimhard? Kogo jest? Też ich. Helmgard. Kurde, nie mogę sprawdzić coś z ich prowincji. Oni tu mury mają, kurde, przygotowali się. Hehe, dobrze, umieraj od spaczenia jeszcze. No ale wiesz co śmieszne? Co? Armia, która oblega, nie umiera od spaczenia nigdy. Jak to? No. Bez sensu. Bez sensu. Zaś druga armia, ja po prostu cofnę. No to ten, nie? Rozumiem, no to ten. Się. Dobra, to ja mam czas na sprowadzenie dział. Boże, nie! Więcej nietoperzy. Porywacze czaszek. Słuchaj, jak w końcu dojdzie do bitwy, to będzie to wyglądało tak, że ja będę miał całą linię obstawioną działami. Serio mi wojny wypowiadacie? Szwarch szwachen? Tak. A, dobra, atakujcie. Nie, ale serio, jak dojdzie do walki w końcu między nami, to pewnie to będzie wyglądało tak, że ja będę miał całą linię obstawioną działami, a za nimi ci żelazni rębacze. Mam turkę. I takie spróźdź dojść do mojej linii. No jest ty niedobry człowiek. Krasnoludzia, sorry. Czekaj. A nie, tak serio, to brakuje mi dużo opcji tej, że ta gra jest tak wyprowadzona ze wszystkiego, na przykład działa krasnoludzkie. Mają tylko jeden tryb strzelania, nie wiem, nie mogliby dać, nie wiem, kartaczy choćby do dział. Oprócz zwykłych kul? Tak jeszcze byś chciał? No tak, bo to byłoby do wykorzystania taktycznego, że strzelasz dopiero kiedy wróg jest bardzo blisko, ale robisz rzeź po prostu w jego liniach. Odrzucają. Nikt mnie nie lubi, wieża na dyplomację, tam same czerwone łby. Dobra, no to cóż, armaty werbujemy. Dwie, a może trzy? A myś z cztery nawet ci powiem. Coś tam się dzieje? Co? Nie! No dobra, wznowiłeś nagrywanie? Ja wznowiłem i już mówię, bo znowu Temera rozłączyło. Znaczy, po prostu taka sprawa, jeśli macie router od Huawei'a, ten przenośny, to stawianie go w słońcu podłączonego do ładowarki przy oknie jest złym pomysłem. Taka tylko mała uwaga, jakby ktoś coś takiego chciał spróbować jak ja.
No, więc no nie róbcie tego w domu. No właśnie. Dobra, teraz tutaj muszę znowu zerwować, działa. No może nie cztery. Jednak trochę spokojniej. Ale powiedzmy coś takiego. A tutaj mi się ładnie buduje wszystek i wszystko prawie. Tylko pola więcej, browarów więcej. Za ile będę miał kolejny poziom rozwoju? Jejku, 11 tur. No to grubo. No to gdzieś tak w chwili inwazji chaosu sobie rozbuduję zamek. Dobrze, Bretonia, jak takie amaby biegają, nie atakują żadnego miasta. Czy na plus? Ty! Kto tu przyszedł? Porywacze czaszek, co tu się odwoliło właśnie? No, przybyli. A! Tylko te tajali. Karaknornu biją, hehe. 16 level ma ziomka. No, orkowie, ja się z wami bić nie chcę. O, nadwyżka populacji. A ja się tak skroję, że wpadłem do Sylwanii, kiedy Manfreda nie było w domu. Manfred siedzi w Tarabeklandzie. Dobra, ci tu już powinni umierać. Ta, nie jeszcze natura, fuck. Czekajcie, porywacze czaszek, może się jakoś dogadamy. Drugą siłą są, łomatko! Orki moje wy! Fuck, wszystko na czerwono. Niedobrze. No good. Za daleko na północ, za daleko. Nie no, oni będą się z tymi krestoludkami bić, myślę. Mam nadzieję w sumie. Jezu, nie! Skończyły się zapasy w lokalnym browarze. Jezu, masakra, nie, wszyscy zginą zaraz. Bunt, rewolucja. Tak nie powinno być. Cholera, ale nie, no serio, to tragedia w tej chwili taka mała. O, Kislev mnie zaczyna lubić, bardzo dobrze. Kislev, myślę, że się dogadamy zaraz. Jakie tu spacenie 40%, elegancko. Dobra. Tutaj powoli dogadowuję się ze wszystkimi frakcjami. Ty, ale znaleźliśmy wspólnego wroga w postaci wampirów i się serio dogadujemy. Dobra, z Niderlandem już raczej nie było za daleko, ale zresztą okej. Dobra, czyli wampiry teraz są otoczone. W sumie źle mogą na takim kierunku, ale ci hosza. Aha. Co tam się wydarzyło? Nic dobrego. Co oni? Czemu jakieś takie fioletowe rzeczy się dzieją u tych technologii? Kościana więź. Wo fuck! Wiesz, jaki garnizon ma stolica Karak Ziflin? Jaki? 4 jednostki długobrodych z wielką bronią, 6 jednostek długobrodych, 2 jednostki gwardzistów i 5 jednostek gromowładnych. O. Nie martw się, na głodówkę ich wezmę. To będzie piękna bitwa. Na głodówkę ich biorę, aż o 20 ich zostanie. To będzie piękna bitwa. To jest dobry dzień na zabijanie, mój panie. Tutaj jeszcze z 2-3 turki poczekam, niech się wygłodzą. Tutaj coś wybudować.
tu nie, tu nie. O, tu są. Ej Jezu, ale twoi bracia ze Schwarzhafen i z Sylwanii się plenią jak cholera. Kurde, orków biją. Odporasz się. No ale spokojnie. Czarny mały. Tule. Tulolo. To mój genek tak wytwarza, czy co? To spaczenie? No pod lasem, pod miasto i po paru turach już jest całe wymarłe. W sumie całe miasto ma 44%. Co tam tworzysz? A, właśnie się zastanawiam. No dobra. Dobrze, więc. To będzie interesujące. Grunt Zint? Gdzie to jest? Traktat pokojowy, lol! No. Przemyśl to. Z czym do ludu? Ej, tu jakieś zielone mi się pojawia, co to jest? A ty to orki. Pusty. Pytanie, czy słyszałeś syrenę teraz? No. Co? No. O, dobra. To no ale Bretonia z nimi doszła do porozumienia. Nie bardzo dobrze są moi, przynajmniej w pełni. Brion. Kurde, i tutaj mi bunt wyskoczy. Z bohaterów. Nie mogę, muszę jakiegoś genka z wybudować. Ściągnąć. Nie, chcę bo mi dochód. Przystojny ty. A wezmę go. Ład publiczny zmniejszy. Ty co to jest? Co to są za jednostki? Ej, teraz... Lokalne? Mam normalnie, wiesz, jakby ludzi? Ale Sylwańczyków. Jaka ty! Pyta? Czaisz? Dobre. Tylko są pewnie jako zombie, ale normalnie uzbrojeni jak w Brytończycy, nie? Ty, ciekaw jestem, że będę miał coś podobnego jak zajmę ten. Na Sylwanie. To czekaj, sprawdzę jakościowo. Pancerz, no w pizdu lepszy. Dyscyplina lepsza. A tak zwarć... Wszystkim są lepsi od moich szkieletorków. Biorę was! Przygarniasz! Walczcie za mnie, moi ludzie. Potem powiesz, że to są zombie czy ten. No, potem się zobaczy, bo mi tu jednak chyba... Nie wiem, czy... Nie, minus 3 mam tylko, więc mut mi nie wybuchnie. Ale już powoli można kołować trzecią armię, nie? Jak zajmę stolicę i wszystkie miasta krasnoludów, to już będzie hajs na trzecią armię. Żeby wschód zająć. Karsakon, Quenelles, Paravon. Wtedy się odwrócimy. Pójdziemy na Artuis. No i na końcu na Bretonie. Będzie całe wybrzeże. I na końcu Estalia. Slytherin.
Jejku, ten się dobrze. Weźcie, zróbcie z nim coś. Przestać tam mnie jeździć, mnie tu. O, za 3 tury będę miał pełny poziom osady, tutaj za 8, dobra. Czemu tak doświadczenia moje jednostki w ogóle nie zbierają? Tyle bitw już stoczyli, tyle namordowali, a na brązie siedzą. Zapisywanie. Vampires. Jaki mamy czas odcinka? Około pół godziny w tej chwili. Znaczy, w sumie mniej, bo jeszcze była ta przerwa. Ty, proponują mi wasalizację. Znaczy, że oni staną się wasalami, czy ty, no. ty ich? Oni staną się. Przyjąłeś? Nie. No czemu? No bo ja potrzebuję hajs na trzecią armię. Jak tam to wygląda? Dobra. Myślę, że nie będziesz miał obiekcji. Ojej. Czy tobie jest smutno? Dawać Montfort. Mamy całą prowincję. Kurde, ja wszystkie budynki pod ład muszę na razie stukać w nowych miastach, bo tak kiepsko z tym. Czekajcie, jakąś zarządzenie właśnie. Ład publiczny plus 4, no i elegancko. Kurde, ale Sylwania nas spamiła jak pojebana tymi armiami. Jak ty mówisz, że miałeś chujową sytuację, to ja mam gorzej teraz. No sam żeś mi wojnę wypowiedział. No tak, ale tylko z Sylwanią bym sobie poradził, a się mnie Schwarzhafen zaatakował. Dusz... Schwachen? Jaki mamy czas odcinkowy? No, około ponad pół godziny już. No to skończyć? Turka i kończymy, nie? No dobra, no... No co tak. Na ludzi? Jeszcze zobaczę, z kim mogę pogadać i się podyplomować. O, Pasiu. Ja, ale ogólnie zaczęła się tworzyć koalicja antywampirza. Nie gadaj. Ty, jeszcze z tymi, z orkami się dogadam. Bo oni też zaczną z nimi wojnę. No co, orkowie? Są już przeciwko wampirom? Nie, nie, nie. Dlaczego nie, nie, nie? To jest bardzo dobra myśl. Ja w ten sposób mogę tutaj działać. Dobra. To cóż. No dobra, no koniec tury. No, no to się już żegnamy, nie? No czekaj, niech tura przyleci, zapiszesz. No ale żegnać się już możesz słownie. No, krasnoludy, przestać. Jeszcze duchasyn. No, no bitwa? To nie koniec, bo mamy bitwę. No to koniec, no i po prostu od tego samego momentu, od bitwy zaczniemy kolejny odcinek, no. No dobra, ale jak ja zapiszę, to nie będziesz miał tego save'a u siebie. Nie musisz zapisywać. Po co zapisywać? A ty możesz, no bo bitwa jest teraz. No to, a to musisz zapisać, żeby wyjść, skończyć odcinek? Tak. Nie. Żegnamy nie. Się z wami. Ja kończę już nagrywanie na dzisiaj, cholera, dobra, niech się będzie. Dzięki za uwagę. Na razie, trzymajcie się. Bye bye.